Gosia, jak miło Cię widzieć na evencie, to nie jest częsty widok, co Cię skłoniło, żeby przyjść na pokaz Paprocki Wrzodowski. Słuchaj, ładna pogoda, wolny wieczór, dzieci na wakacjach. No i jakby nie było, rzeczywiście takich okazji teraz nie jest najwięcej, więc chciałam być tutaj dzisiaj z chłopakami i mnie bardzo zastanawia, dlaczego nie masz obstawy, bo niektóre gwiazdy przychodzą ze stylistką, menadżerką, fryzjerem, a ty jesteś tutaj chyba sama. Bez, nie ma ich tutaj dookoła, ale to nie jest nic złego. Zastanawiam się, dlaczego nie zabrałaś swojego sztabu na event. Wiesz co, no nie wiem, może popełniłam w związku z tym jakiś faux pas. Nie, to nie jest gapa, to jest nowość po prostu, dlatego tak się zdziwiłem i zapytałem. Wiesz co, jestem dużą dziewczynką i radzę sobie sama. Tyle. Tyle. Kropka. Bardzo długo jesteś aktywna w zawodzie. Przeżyłaś kiedyś wypalenie zawodowe? Było coś takiego w twoim życiu? Wiesz co, to jest dobre pytanie. Myślę, że czasami jest tak, że mamy dość jakichś sytuacji albo czujemy niedosyt, więc takie sytuacje absolutnie w zawodzie aktorskim też mają miejsce i wtedy trzeba zmieniać. A miałaś taką sytuację, że miałaś czegoś dość? Tak, miałam. Czego miałaś dość? A to już moja sprawa. A tak trochę? Albo które sytuacje Cię denerwują? Żeby tak trochę rozjaśnić to widzowi, o co chodzi, bo on nie jest w tym świecie aktorskim. Ja wiem, ja to rozumiem, ale to są takie rzeczy, które ja lubię zatrzymywać dla siebie i nie lubię opowiadać o tym. Backstage'owe. Wiesz co, backstage'owe to są takie moje przemyślenia i nie... Ale nie przeszłaś nigdy do czynu, że nie rzuciłaś. Czyli tego zawsze był jakiś taki ten ratunek. Tego, to był twoim wsparciem. Nie wiesz. Wiesz, to zawsze jest moim wsparciem moja rodzina, mój mąż i to, że zawsze wiem, że... No, znaczy mam poukładane priorytety i wiem, kto i co jest dla mnie najważniejsze. No i super, jak sobie radzisz bez dzieci, które są na wakacjach? Tęsknisz, dzwonisz? Wiesz co, oczywiście tęsknię i dzwonię, ale dzisiaj naprawdę cieszę się, że mogę tak spokojnie tutaj być z wami i się cieszyć tym pięknym wieczorem. No to nie zabrałem ci czasu, baw się pięknie, do zobaczenia. Dziękuję, nawzajem.